przed wami szyderczy skrót filmu o czekoladowym magiku, który przybywa do wielkiego miasta zaczarować wszystkich w smalec. W jego żyłach płonie mieszanka adrenaliny i strachu, gdy bestia pod nim huczy i ryczy, a dźwięk odbija się od pionowych skał otaczających paru, w którym jedzie. Motocykl nie jest stworzony do tak trudnego terenu. Na wyjątkowo ostrym... O, właśnie czytam, jak Argyle pędzi nocą po najsłynniejszego choreografa światła na świecie. Też nie jestem pewien, co to znaczy, ale muszę wam powiedzieć, że jestem już na 195. stronie tej książki i nie mogę się oderwać. Intrygi, pościgi, wyścigi, szpiedzy, tajne rządowe organizacje, podróże po całym świecie. W tej książce jest wszystko, co tygryski lubią najbardziej. Tym bardziej, że fabuła mocno przypomina prawdziwe wydarzenia związane z Rosją, a wybuchowy finał może mieć miejsce w Polsce. Na pewno słyszeliście o filmie, który wchodzi właśnie do kin z tym samym tytułem, ale książka to zupełnie odrębna historia, którą musicie poznać. Więc jeśli jesteś fanem Jamesa Bonda, koniecznie sięgnij po książkę o Argylu, klikając w link w opisie prowadzący do Empiku. A teraz polecimy w Choco. No, God, please, no! Gdzieś na pływającym wiadrze lalusiowaty goguś, któremu życie niemiłe, śpiewa, że za nim już 7 lat podróży, ale mimo, że rozkładają mu się już skarpety, to nadchodzą lepsze dni, bo postawił wszystko na swoją czekoladę. Na pewno czuć, że ty nadchodzisz. Po czym wjeżdża do miasta jak panisko z 12 suwerenami, ale zanim kończy stękać piosenkę, mieszczuchy już wyciągają od niego połowę budżetu. Czyli jest oficjalnie Nie dam rady powiedzieć. Jednak dociera do wymarzonej galerii smakoszy, gdzie od razu ulega swoim urojeniom, marząc o własnym czekobiznesie, więc policjant daje mu mandat za marzenia na jawie. To co wolno, jak nic nie wolno. A wieczorem, pamiętając się bez noclegu po zimnych ulicach, wręcza przedostatniego złocisza matce z dzieckiem, która prosi o środki na nocleg. Teraz ci się przypomniało, wyrodna lampucero? Mam nadzieję, że umrze. A gdy Dawid Niesiadło zostaje z ostatnim suwerenem w nieprzyjaznym mieście, oczywiście robi z nim trik, tracąc go w studzience. I bardzo dobrze, kretynie, nauczysz się je szanować. Ale nie tracąc ducha, odpala świeczkę swoim pijackim ryjem i wyciąga z dupy gorącą czekoladę. Gdy przypałętuje się jakiś kundel, którego piękny właściciel oferuje leszczowi pomoc z noclegiem. O, jaki bezinteresowny i w ogóle niepodejrzany gest. Prowadząc go do pani Skrobić, która wyśmiewa sugestię, że Bielasz miałby być jej mężem, bo ona czeka co najmniej na królewicza. A widziałaś się kiedyś w lustrze? Zejdź na ziemię. Po czym oferuje gościowi lampkę ginu i ogrzanie się przy kominku, proponując pokój za jedynego suwerena płatnego do jutra do 18, pod warunkiem, że podpisze skromniutki cyrografik. Umowy na kredyt hipoteczny są krótsze. To dobry znak. Który podpisuje, bo nie umie czytać, i kobita uprzejmie prowadzi go do apartamentu, a kolejnego ranka goguś wbija do galerii, robiąc małe pajacowanko i przedstawiając swoją czekoladę. O, jest magikiem, ale z jakiegoś powodu nie potrafi wyczarować pieniędzy. Jak kościół. Co od razu zwraca uwagę trzech największych producentów kakała, którzy przez 15 minut zachwycają się, jakie to piszne, ale Szlagwart stwierdza, że to najgorszy syf, jaki kiedykolwiek miał w ustach. A raz pomylił czekoladę z głoczym, w ich brzuchach wykluwają się muchy i zaczynają latać, a motłoch wykupuje czekoladki jak szalony. Bo kto nie chciałby mieć w swoim bębnie ohydnych owadów? Ale po chwili zjawia się bagieciarnia i zabiera Wonkerowi cały utarg, każąc mu zjeżdżać, więc Laluś prosi o zostawienie chociaż jednego talara na hotel. Dopiero dostałeś kasę za Dune, już wszystko przepiłeś? Gdzie okazuje się, że jego rachunek jest trochę większy, bo ośmielił się korzystać ze schodów, naruszył mydło, a nawet pozwolił sobie skorzystać z poduszki. Niektórzy ludzie nie znają umiaru. Za co w sumie musi zapłacić 10 tysięcy suwerenów ekstra, że chwilowo tylu nie ma, wrzucają go do pralni, zmuszając do odrabiania długu po jednym suwerenie za dzień pracy. Może to sobie rozłożyć, na przykład do końca życia. Po czym zapoznaje się z resztą naiwniaków, którzy twierdzą, że nie da się stąd uciec, a nawet jeśli by to zrobił, to kontrakt i tak go dopadnie. Ach, szkoda, że nie jest jakimś magikiem albo coś. Więc zaczynają śpiewać o praniu, bo o tym wszyscy chcą słuchać. A gdy w pokoju odwiedza go później Nitka, wyjaśnia jej, że nie czytał kontraktu, bo nie umie, dlatego że całą swoją edukację ukierunkował na czekoladę. Willy Wonka, czarodziej, cukiernik, analfabeta. Po czym bezczelnie wyrzuca pyszną sraczkę, którą mu przyniosła, i zabiera się za robienie czekolady, pytając, jaką lubi najbardziej, na co mała odpowiada, że jeszcze nigdy nie jadła czekolady. Jak to nie jadłaś? Przecież jesteś...
Jak to nie jadłaś? Więc Willy Polana oczywiście otwiera swoją przenośną fabrykę i przygotowuje czekoladę ze zmyślonych składników, przy okazji opowiadając swoje origin story. Niech zgadnę, w dzieciństwie wpadłeś do wielkiego kotła z czekoladą. Jak mieszkał ze swoją matką na barce, na której żyli sobie tylko we dwoje, nie potrzebując do szczęścia niczego więcej. Tylko czasami było trochę niezręcznie, jak jakiś typ walił ją na rufie, ale poza tym spoko. I przed jego urodzinami stara nazbierała wystarczającą ilość ziaren kakałowca na tabliczkę czekolady, obiecując, że zdradzi mu sekret, dlaczego jest lepsze od tej z galerii, ale dopiero jak umrze, to znaczy dopiero jak młody będzie dorosły. Inspirując gnojaka, że wszystko co dobre na tym świecie zaczyna się od marzeń. Dokładnie, pewien austriacki malarz też od nich zaczynał. Ale chwilę później oczywiście odwala kitę, zostawiając po sobie tylko tabliczkę czoko i dlatego Łąka tu przybył, żeby jeszcze raz zjeść z nią czekoladę, bo obiecała, że jeśli podzieli się swoją czekoladą z ludźmi, to będzie tuż obok niego. W jego łbie pływa już tylko Wedel. Po czym Passmanteria próbuje jego zmyślonego wyrobu i tak jej smakuje, że aż robi jej się smutno, bo od teraz każdy dzień bez czekolady będzie rozczarowanie, ale przynajmniej będziesz mieć szansę na męża. Więc Willy Bonker obiecuje jej zapasy czekolady do końca życia, jeśli pomoże mu stąd uciec, a gdy mała przypomina sobie, że uwagę skrobić odwrócił raz arystokrata, Łące zapala się lampka. Zabijecie ją? A tymczasem do skromnego kościółka przychodzi szef policji, wręcza Fasoli słodką łapówkę zjeżdżając na dół, gdzie dostaje od czekoladowego kartelu swoją łapówkę w formie czekolady. Ten odcinek zostanie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa za ilość słowa czekolada. A gdy przebiegłe bydlaki proponują mu o wiele więcej za groźby z użyciem siły w kierunku Łąki, odpowiada, że jest jednak szefem policji, nie może tak po prostu polować na ich konkurencję, więc żeby go przekonać... Nigdy nie zgadniecie! Zaczynają śpiewać, proponując mu coraz wyższe stawki, aż w końcu łajdak się zgadza. A gdy przy sprawdzaniu listy skrobić drzeryja, że łazienka znowu pływa w gównie, laluś przekonuje przystojniaka, że w jej głosie ewidentnie słychać miłość. Do gówna? Więc zdradza mu najważniejsze zasady męskiej atrakcyjności. Gdyś nie brzydki, pokaż łydki. Ukochana chce kolana. Jasne. Gdy Passmanteria wkręca jędzę, że znalazła portret bawarskiego arystokraty, łudząco przypominającego bielarza, który wbija później na pełnej Bawarii, prezentując swoje zjawiskowe ciało, od którego starej od razu robi się gorąco. Oj, chyba ktoś połknie dzisiaj sznycla. A Łąka przedstawia reszcie swój wynalazek z wykorzystaniem niewolniczej pracy psa i ewakuuje się jako worek z czystym praniem. Ale okazuje się, że wszystkie czekoladki na sprzedaż zniknęły i jest przekonany, że znowu wykradł je mały pomarańczowy gostek z zielonymi włosami, który robi to od lat. Od lat to ty robisz dragi, narkusie. Ale jest gotowy wyprodukować więcej, tylko potrzebuje mleka żyrafy, więc Nitka wciska ochroniarzowi w zoo specjalną czekoladkę czekoladkę symulującą nocne wyjście, po której cieć wyznaje miłość swojej koleżance z podstawówki i zasypia. Rano budzi się w porwanych rajstopach. A tamci znajdują żyrafę i przekupują ją drapaniem pod bródką, żeby dała się wydoić jak zwykły podatnik, gdy Nitka wyjaśnia, że ma tak na imię od N na sygnecie, ostatniej pamiątce po jej rodzicach. Czy ktoś w tym filmie dożył pierwszej komunii swojego bachora? Więc Łąka obiecuje, że nie da jej zginąć w tej pralni, po czym Sznurka, udając, że patrzy w oczy cyfrowej żyrafie, zaczyna jęczeć, żeby ten moment trwał wiecznie, a Willy dodaje jakieś idiotyzmy. Sosna i dąb i brzozowa wi. Jestem na nie. I wychodzą na zewnątrz, dając się porwać balonom, dzięki którym stąpają po wodzie. Już leci pozew od Jezusa. Ale gdy pajacują w przestworzach, zauważa ich Bagieta i zjawia się szef korupcji, który zakazuje Łące handlu w niedzielę i strzela go w łeb. W jego przypadku to może tylko pomóc. A w pralni szwalni Całka opowiada, że pracował u Szlagwarta jako księgowy. No a jako kto? Przecież od razu widać, że jesteś rzadkim specjalistą od liczydeł. I przypadkiem odkrył księgę rozliczeń, w której były dokumentowane wszystkie przekręty monopolistów, którzy rozwadniają swoją czekoladę i składują nadwyżki w tajnym skarbcu pod katedrą, na czele której stoi Jaś Fasola i 500 czekolubnych mnichów. Czy ktoś słyszał w tym mieście o pieniądzach? A później Polana przesyła Nitce zapłatę, bo w końcu obiecał jej próchnicę, a ona odsyła mu pierwszą literę alfabetu, żeby nauczyć Głąba czytać. Za jakiś miesiąc w końcu dowie się, jak ma na imię. A gdy obmyślają plan dystrybucji czekoladek, po kolei dołączają kolejni niewolnicy, postanawiając pomóc, i Wonker zaczyna się
się pojawiać w randomowych miejscach, rozdając wszystkim łakocie i znikając w kanałach, gdy zbliżają się pały. Może i zachowuje się identycznie jak dealer, ale jeszcze go nie złapali. Jednak po kolejnym szmuglowaniu dragów w miejscu publicznym i niezbędnej choreografii tanecznej dla zachowania dyskrecji oczywiście, młoda łąka zostawia skrawek swoich szmat i szef otyłości każe obstawić wszystkie studzienki w mieście i dawać mi tu wszystkich, którzy byli wczoraj tyłem. A nocą do apartamentu Polany zakrada się nisko rosły jegomość, który próbuje podwędzić kolejną partię czekoladek, ale wpada w pułapkę i zostaje zamknięty w słoiku. A, czyli akcja dzieje się w Warszawie. I okazuje się nim mini Hugh Grant, który opowiada prosto z dupska, że kilka lat wstecz Łąka ukradł 4 owoce kakaowca, których miał pilnować, za co został wygnany z Umpalandu, a żeby wrócić musi oddać 4 owoce razy 1000. Kurde, to co najmniej 200. Po czym Pyrtek proponuje obgadać sytuację jak dżentelmeni, więc frajer go wypuszcza i jeszcze grzecznie przynosi mu patelnię. O, ciekawe jakie danie przygotuje. Którą wali go prosto przez łeb i poprawia w kostkę, uciekając z ostatnią partią szkła, ale kolejnego dnia okazuje się, że ekipa ma dla naiwniaka niespodziankę, bo za kasę z czekolady wynajęli jego wymarzony lokal, więc to tu wszystkie szczury się ruchają. Ale później czekoladowi zbrodniarze dowiadują się, że mają bazę u Skrobiczowej, więc Szlagwart ją odwiedza, informując, że uciekają z jej pralni i proponuje udaremnienie ich nowego przedsięwzięcia. Podmienią mleczną czekoladę na gorzką? Myślę, że to by wystarczyło. A dwa ujęcia później magiczny salon Łąki jest już gotowy i zaprasza tam ludzi, pokazując wszystkie cuda stworzone z kakała, sypiąc na nich chmurki cukierkami, jakby karmił świnie. Z podłogi są zawsze najlepsze. Ale gdy handel nabiera tempa, ludziom zaczynają nagle rosnąć kolorowe włosy i wąsy. O nie, darmowe cukierki od nieznajomego świra okazały się szkodliwe? No kto by pomyślał? Więc mili ludzie w ciągu 3 sekund zamieniają się w agresywny motłoch i obrzucają biednego narkomana, niszcząc wszystko, co stworzył i w końcu podpalając całą budę. Dobra tam, przytopisz to później na święte Mikołaje w grudniu. A gdy koledzy przekonują Polanę, że jeszcze wszystko można odbudować, stwierdza, że to nie ma sensu, bo jego matka się nie pojawiła. Może dlatego, że nie żyje? No tak strzelam. Po czym zjawiają się dupki 3, proponując kasę za opłacenie długów całej ekipy, pod warunkiem, że opuści miasto i już nigdy nie będzie robił czekolady. Ale tej cukierniczej czy... Więc Łąka się zgadza i wsiada na kuter z biletem w jedną stronę, gdy szef policji daje znać motorniczemu, żeby wykoleił maszynę, którą płynie też Hefalump, rozkładając się w swojej mikro pierwszej klasie. On pewnie ma na bilecie Titanic. Po czym Łąka zauważa na swojej łapie odcisk po sygnecie Szlagwarta, który wygląda jak sygnet nitki, więc przekonany, że grozi jej niebezpieczeństwo, biegnie do kapitana, ale ten zamienił się w stertę odpalonego dynamitu. Wygląda na to, że płynie z nimi kapitan Bomba, który rozsadza widzę w łódź na strzępy, gdy bydlaki patrzą z satysfakcją, wręczając największemu świniakowi w policji kolejny hangar czekolady. Po morzu pływają właśnie rozszarpane jelita Łąki dzieci, czy to nie słodkie? Po czym drapicz uwalnia wszystkich spłaconych niewolników poza nitką, którą ma tu dalej trzymać, a gdy mała wyjawia, że jej fagas wcale nie jest hrabią, wrzuca ją do ptaszarni. Za późno, i tak już zamoczył swojego bratwórstwa. Przy której od razu zjawia się Łąka z ekipą, ustalając plan wykradzenia zielonej księgi kartelu, w której są zapisane wszystkie ich przekręty. A jak Łąka przeżył i dostał się do brzegu? Normalnie. Więc nitka zaczepia ojca fasolowego i wrzuca mu do kieszeni akacjowe miętówki, które uwielbiają żyrafy, a później kradną jedną i nasyłają na typa, więc dzwoni do zoo, ale ich telefonistka przełącza go do śmiechu wartego, który ściemnia, że już wysyła ekipę. Liczyłem na motyw z żyrafą jak w Cats Vegas 3, lip. A gdy zjawiają się po przerośniętego kunia, ukradkiem schodzą na dół, zostawiając dla wykidajki kolejnego żetona, po którym też wyznaje cieciowi miłość i pada. Wychowają razem piękną małą cieczkę. A po chwili szukania księgi, sfrustrowana nić rzuca bombonierką w drzwiczki, pod którymi się znajduje, ale od razu zjawia się czekoladowy kartel i Szlagwart wyjawia, że nitka nosi sygnet po swoim ojcu, Zebedeuszu, bo to litera Z, a nie N. Całe życie żyłem w błędzie. Który zakochał się w bidnej bibliotekarce, ale później oczywiście zdechł, bo w tym filmie nie ma miejsca dla żywych rodziców, czyniąc Szlagwarta jedynym spadkobiercą fortuny. A spadek. To zawsze łączy rodziny. A gdy kobita przyszła do niego po socjal, wziął od niej nitkę, obiecując, że się nią zajmie, po czym wrzucił do sypu Skrobiczowej, a matce przekazał, że dziecko zmarło. Bo nie ma kina familijnego bez martwych niemowlaków. Po czym geniusze zostawiają ich na potop w ich czekowalucie, więc Willy prosi o ostatnią przysługę i przekazanie słoika czekoladek Umpalumpowi, które oczywiście zeżerają, ciesząc się, że już niebawem w ich czekoladzie będą się rozkładały ludzkie zwłoki. Trupowa, moja ulubiona. Ale na szczęście
mieście zjawia się pomarańczowy Hitrus, który cofa Szambo i gdy zadowolone łachudry zapewniają Knura, że sytuacja opanowana, tamci zjawiają się z zieloną księgą, w której pojawia się też nazwisko szefa policji. To on z nimi też współpracował? A gdy mordercy próbują uciec, w ich bebechach uwalniają się muszki i zaczynają latać, ale i tak zapewniają, że przekupią wszystkich sędziów swoimi złożami czekolady, więc Polana wszystko wylewa i są zdruzgotani. O nie, teraz zostały im już tylko miliony prawdziwej gotówki. Po czym Bazylian i Gwenda lecą w Gacusia, wszyscy walą Czeko na umór, ale Willy płacze, że jego mama się nie pojawiła, czytając, że sekretem nie jest czekolada, ale to, z kim się nią podzieli i jednak się pojawia. Ej, to nie ta, co kotłowała się z człowiekiem karpiem? Po czym dzieli się z bliskimi ostatnią tabliczką czekolady od mamy. Zaraz, to gorzka? Chyba jednak cię nie kochała. A po znalezieniu nazwiska w zielonej księdze, telefonistka obdzwania całe miasto, znajdując matkę Nitki, z którą tak jak marzyła, mocno się przytula. Halo? Znaleźliśmy pani zdechłego Bachora. Ta kurie niedługo podjedzie. Po czym zjawia się pomarańczowy Knypas, któremu Łąka wręcza ostatni słoik długu, proponując pracę na dziale kontroli smakowej. W jego nowej fabryce, którą stawia w ciągu kilku ujęć jednej piosenki, a Hefa lub zgadza się na współpracę. Ale kasy na hotel nie miał. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 5 na 10. A teraz daj znać w komentarzu, jaki inny film lub serial chcesz zobaczyć w skrócie i obejrzyj kolejny odcinek przygotowany specjalnie dla ciebie.